Hejka wszystkim, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Marta, to jest hej. Natalia, Sandra, hello. I Julka. I dzisiaj będzie szukanie prezentów wersja wielkanocna. Ja będę za chwilę chowała wszystkie prezenty po stajni dla dziewczyn. Pokażę wam je później, bo ich jest strasznie dużo i nie chcę mi się teraz wszystkich po kolei pokazywać. Także ja idę je chować, a wy idziecie się schować, żebyście nie wiedziały, gdzie to wszystko chowam. To idziemy. I co? Ja idę po te rzeczy jeszcze. Dobra, widzowie, mam tutaj sprzęt, mam tutaj m.in. derkę z Eskadrona, taką wielkanocną, w żółtym kolorze i w reklamówce mam pełno pierdółek, które pochowam dziewczynom. W pierwszej kolejności chciałabym schować derkę Eskadrona, tylko nie wiem gdzie, nie mogę na pewno w tej okolicy, bo dziewczyny siedzą tam i tam jest okno. I one będą widziały, że jak weszłam gdzieś tutaj z derką i wyjdę bez derki, to w tej okolicy będzie trzeba szukać, więc muszę iść gdzieś dalej. Nie mam niestety dzisiaj kamerzysty, więc nagrywam wszystko z ręki. No ale trudno. Myślałam, żeby tą derkę schować gdzieś w okolicach trzeciej stajni, może gdzieś na hali, albo tam będzie miejsce. Zaraz zobaczymy. Muszę znaleźć coś po prostu idealnego, ale jak już jesteśmy w okolicy potoków, tam w ogóle w oddali jest Aronek, pomyślałam, żeby parę rzeczy, albo przynajmniej jedną rzecz, schować w tej budce. To będzie dobry pomysł. Tutaj mam szampon dla siwych koni i akurat siwy konik wszedł do filmu, ale bardzo przepraszam koniku, oj, nie mogę ostrości złapać. Bardzo przepraszam koniku, ja przechodzę pod płotem, proszę się nie bać. I wchodzę tutaj, po schodkach i gdzieś tutaj ukryję ten szampon. Tak sobie myślę, o Jezus, konie, nie bójcie się, że tu chodzę. Tutaj będzie git, myślę. O, tak go wsunę. Tutaj jest pierwszy zajączkowy prezent. Idziemy dalej. Patrzcie, tam o, tam daleko, daleko stoi sobie Aronek. Pierwsza rzecz jest już schowana, ale ja bym chciała najbardziej w pierwszej kolejności schować tą derkę, bo jest największą rzeczą z tych wszystkich. Także trzeba znaleźć jej dobre miejsce i wydaje mi się, że na trzeciej stajni będzie to miejsce dla tej derki. Dobra, wymyśliłam genialny pomysł. Przymierzałam to, czy ta derka tam będzie pasować i trochę się pobrudziła, jak tą ją wkładałam, ale trudno. Uważam, że to jest the best miejsce i tutaj będzie ciężko ją znaleźć, ale będzie można ją wyjąć, więc ona jest teraz tu ukryta. I tutaj będzie tak ciężko znaleźć, że wydaje mi się, że dziewczyny mogą jej w ogóle nawet nie znaleźć i się poddać, ale zobaczymy, jaki to pójdzie. Jest tutaj za bandą, patrzcie. Nie ma szans, że ją tutaj widać. Kolejne rzeczy, jakie mam do ukrycia, to kantar, jakieś szczotki i produkty do pielęgnacji z kalendarzy adwentowych. Mam strasznie dużo tych pierdółek, więc w tym filmie się ich trochę pozbędę, a dziewczyny będą miały prezenciki wielkanocne, więc wszyscy skorzystają. Dobra, myślę, że dobrym miejscem na ukrycie rzeczy jeszcze będzie tutaj, obok przyczepek. Gdzieś tutaj stale chowam prezenty, już w dwóch odcinkach to chowałam i uważam, że to jest dobra kryjówka. Pochowałam tutaj w okolicy przyczep trochę rzeczy. Tutaj mamy szczotkę przy kole schowaną. Dalej, jak się przejdzie, to gdzieś schowałam na którymś błotniku. Chyba tutaj. Nie, dalej. Tutaj schowałam taki smardoskór. Tutaj na wierzchu bardziej położyłam jakiś kremik, nie pamiętam nawet jaki. I tutaj schowałam odżywkę do grzyby. Teraz myślę, żeby iść trochę na plac może i na placu poukrywać jakieś rzeczy tam, gdzie jeździmy, bo ostatnio jak nagrywałam szukanie prezentów, to było mega zimno, plac był strasznie zawłocony, bo była zima i używaliśmy tylko hali. A teraz jeździmy na dworze i ten plac jest używany przez nas wszystkich w stajni, więc można go też użyć do schowania prezentów. Teraz zobaczymy, czy jest tu jakieś dobre miejsce na to. Proszę bardzo, oto pierwsza kryjówka na placu. Jest tutaj pachołek, a pod pachołkiem jest schowany szampon dla siwych koni. Jeszcze mamy tutaj trochę rzeczy. Skarpetki spikera, kantar, smakołyki, preparaty, no. Trochę tego jest, ale dzisiaj są w odcinku trzy osoby, więc jest też więcej produktów schowanych. Teraz w sumie stwierdziłam, że jak już używamy placu, no to trzeba by też nie użyć drugiej hali, więc pójdziemy na tą dużą halę, na której jeździmy zimą i latem też czasem jak pada. I tam coś też poukrywam. I wymyśliłam, żeby poukrywać również za bandą,
bo to jest takie miejsce, gdzie one raczej nie będą się spodziewać, że coś tam może być ukryte. Tutaj mamy dużą halę, tak ona wygląda, a tutaj mamy takie jakby trybuny, ale one aktualnie są takie nieużywane do niczego praktycznie, tylko są używane jak są jakieś szkolenia. I tutaj dziewczyny nie będą chciały być, raczej one nie będą myślały nawet, żeby tutaj szukać, tylko będą szukały tam, w okolicach stojaków i tak dalej. A ja zrobiłam niespodziankę i schowałam tutaj kantar. Taki z futerkiem, niebieski, taki kolor pastelowy, niebieski w ogóle mega kojarzy mi się z Wielkanocą, więc spoko. I z tym kantarem pójdziemy gdzieś daleko. Myślę, że tutaj są te stojaki z przeszkodami. Wejdę tak gdzieś pomiędzy, tam dalej. Tylko tu są takie pajęczyny. Ale dobra, tam mogę iść w sumie. O, patrzcie, tutaj pójdę, tak daleko mega. I tutaj na tym stojaku, troszkę zakurzonym, powieszę kantar. Przecież go w ogóle stąd nie widać. Trzeba przyjść na sam koniec hali i wejść aż tu, a tu jeszcze w ogóle opony zasłaniają, także będzie im mega trudno to znaleźć. I te rzeczy im na pewno utrudnią szukanie. Dobra. Mam tutaj skarpetki speakera i te skarpetki też bym gdzieś ukryła. O, tutaj może. Tutaj o, mamy płotki. I tak w miarę na wierzchu, ale nie aż tak bardzo, trochę widać, trochę nie widać. No, dobra, git, jeszcze w sumie mogłabym gdzieś tu na przeszkody, ale nie ma co, trzeba to trochę bardziej podróżować w stajni. Patrzcie, ile już tam zostało rzeczy. Idę dalej. Myśliłam jeszcze, bo na to wejście od tej strony hali nic wcale nigdy nie przychodzi, tylko właśnie jak są jakieś szkolenia. Więc tutaj pod krzaczkiem będzie leżało, co to jest? Kolejny szampon dla sipków. I pod tym drugim krzaczkiem można jeszcze wycić, czekajcie, wyciągam to z rękawiczki, smakołyki z Efola. O, tutaj trochę je widać, jak tutaj, tutaj. Dobra, jeszcze mam tą altankę z tyłu, więc do tej altanki też mogę wejść i coś poukrywać. Dobra, w altance w ogóle nie ma teraz żadnych rzeczy, bo tu coś chyba zmieniać będą. Ale może tutaj? Tu nic nie ma? Nic nie ma. O, to będzie kopystka. Tak o, sobie leżała. I się nie rzuca w oczy, bo tu coś jeszcze leży. Nie wiem, co to jest. Jakieś coś. I to może je zmylić. Dobra, słuchajcie, mam jeszcze jedną dobrą kryjówkę. Tylko nie wiem, czy to nie jest zbyt mokro, ale jakiś taki mały produkt może sobie tutaj być. Jest taki w miarę rzucający się w oczy. Na zachętę niech coś mają, żeby nie marudziły, że jest za ciężko. Zostało mi jeszcze 5 produktów, czyli 5 kryjówek. Musimy znaleźć tam odpowiednie miejsce. Ale nie chcę chować tego tak po stajniach, bo w stajni jest mało zakamarków, jest dość ciemno. I tak słabo się tam szuka, wolałabym gdzieś bardziej po dworze albo po większych halach. I wymyśliłam jeszcze, że możemy iść, wiecie gdzie? Tam, gdzie ostatnio chowałam rzeczy, na tym składzie na słomę i siano. To jest taki duży obszar w miarę, dużą ilością zakamarków. I tam może te dwie rzeczy ukryję. Dobra, wbijamy tutaj. I tutaj nie będę chowała, bo tutaj Natalia pamięta, że były ostatnio poukrywane rzeczy. I będę na pewno tutaj sprawdzała. Ale może pod to, o, tu jest dobre miejsce, żeby tu schować. No, tutaj jest schowane i nie widać za dobrze. Ale jeszcze jedna rzecz jakaś. Jakieś coś do czyszczenia butów. Okej. Okay. Nie wiem, gdzie to ukryć. Może okolice karuzeli w sumie, chociaż chciałam tutaj więcej rzeczy poukrywać, ale myślę, że jak to rozproszę, bo w ośrodku bardziej, to dziewczyny będą miały większe szanse, bo tak to jedna osoba przyjdzie w jakieś miejsce i zgarnie 3 rzeczy. Chociaż może to się pominąć, ale dobra. Tutaj, o, tu jest dobra kryjówka, patrzcie. Bo tu leży jakaś kłoda i będzie leżało też to. I nie widać. To ostatnio, jak nagrywałyśmy, to zapomniałam, żeby tutaj pochować, bo tu jest drugi składzik. Tam było na słomy, tu jest na siano. I tu jest też sporo kryjówek fajnych. O, tutaj mam taki miodowy coś do pyska. Jezus, tutaj jak one znajdą, to będzie wyczyn naprawdę. Ja sama już będę musiała w ogóle oglądać ten film powtórki, jakbyśmy czegoś próbowały znaleźć jeszcze, bo te kryjówki są niektóre za mocne. O, patrzcie, tu jest owies. To może tak... Tak o. Masakra.
Dobra, ostatnia rzecz do schowania, czyli olej w żelu do kopyt. Zróbmy w miarę łatwo, połóżmy po prostu tutaj. Jest w miarę widoczne. Czy to wszystko? Dobra, siata pusty. Idę po dziewczynę. Nie, to powiem wam, że Natalia tutaj będzie miała ułatwione zadanie, bo ona brała już 2 razy udział w szukaniu prezentów, więc ona mniej więcej wie, w jakiego typu miejscach szukać i jest wprawiona już w to szukanie, można tak powiedzieć. A Julka i Sandra jeszcze nie brały udziału w takich odcinkach, więc może być dla nich trochę ciężko, ale mam nadzieję, że sobie poradzą. I w ogóle w tym odcinku miała wziąć trochę więcej osób, bo miała brać jeszcze udział Nicole, ale ma studia, miał wziąć udział Rudy, którego bardzo lubicie, ale Rudy pojechał na wakacje. Karolina też miała wziąć udział, ale Karolina musi się uczyć do matury, więc odpadły mi 3 osoby z odcinka. No ale trudno. Dobrze, że są chociaż dziewczyny. Hello. Hello. Zajączek wielkanocny schował prezenty. Nice. Obszar szukania. Ani jedna stajnia. Oh. Dwie hale i dwór. Dwie hale i dwór? Tak. No dobra. Ani jedna stajnia, z tego co kojarzę. Poszło i nie wiem nawet gdzie było. Z tego co kojarzę. No, ostatnim razem też tak było, że zapomniałam i ludzi pochowałam. No bo dużo tego. Ale no generalnie, ej, a ty patrzyłaś przez okno? Bo tak siedzisz? Nie, siedzę. Nie patrzyłam. Okay. Ale generalnie zrobiłyśmy mały błąd. Liczyłaś ile jest rzeczy? Nie. No właśnie. Dobra, damy radę, ja będę cofać się w filmie. No generalnie co, no tam placyk, padoczki, gdzieś okolice, dwór ogólnie cały sobie idźcie. Tylko tam z tyłu na padokach nie byłam na górze, jak coś. No dobrze, okej, bo tam błoto jest. No, na czym się tam nie chciało iść, no i bez stajni, ale jeszcze są, no. Dobra. Proszę iść szukać. Odpalam kamerę. Hello, widzowie, idziemy szukać prezentów i zaczniemy od altanki i, czyli tutaj, altanki i gdzieś za altanką w tych krzakach. Myślę, że może coś być, ale no nie wiem, na razie nic nie widzę, kurde, chyba dobrze schowała. Idziemy zobaczyć w tych krzakach tutaj za mną, bo coś czuję, że tu może coś być. Kurde, nie widzę nic. No chyba nie ma. Chyba się przeliczyłam. Wiem, że Natalia też poszła na halę. O, patrzcie, znalazłam. Znalazłam pierwszy prezent. Pod choinką był. Znalazłam drugi prezent. Pod drugą choinką był. Także idziemy na halę zobaczyć. Idziemy. Wyruszamy na poszukiwania. A ja... No, Marta idzie za nami. Chciałam przerwać na chwilę, bo dzwonił do mnie tata mojej uczennicy, ale wchodzę sobie na halę, żeby się rozejrzeć, czy tutaj coś jest. Marta mówiła, że na 2 halach poszła właśnie za mną. Dwie hale i dwór. Dwie hale i dwór, ok. Tu idziemy, ale nic nie widzę na razie. Zaraz będę musiała jeszcze przeskoczyć przez bandę, żeby pójść na tamtą część hali i sprawdzić, czy tu coś jest. Ale dobra, nic tu nie ma, więc przeskakujemy przez bandę. Zaraz, chwila, muszę wskoczyć. Dobra, przeskoczyłam przez bandę i już widzę pierwszą rzecz akurat w miejscu, w którym przeskoczyłam. Także mamy pierwszą rzecz znalezioną. Mam 2. Kurde, Natalia była przede mną. Idę jeszcze, przejdę się do końca. Dobra, idziemy jeszcze raz, ale Natalia tu też jest, więc małe szanse, że coś znajdę. Ale już mam 2 rzeczy, także super. No? A ja wychodzę. A ja idę tu jeszcze. Dobra, coś czuję, że tu po prostu były skarpetki tylko, te co Natalia ma i to chyba było wszystko, więc... Idziemy na padoki zaraz. Idę dalej. Masakra. Wychodzę, idę w tamtą stronę. Siku mi się chce trochę. No ale dobra. Idziemy do tego stogu siana, który tam stoi.
żeby zobaczyć, czy tam czegoś nie ma. Dobra, jesteśmy przy sianie. Uj. Ostatnio w tych dziurach w sianie też Marta chowała różne rzeczy, więc zobaczymy sobie, czy tu w oponach nic nie ma. Czy tu też nic nie ma. Idę sobie szukać prezent. Prezent, nagrodę. Tu za mną, proszę bardzo, ludzie, dziewczyny. Ja generalnie mam chyba najgorzej, bo ja nie znam tej stajni aż tak bardzo, jak dziewczyny, bo ja nie jestem stąd, tylko ja jestem z przypadku, z przypadku, raczej ze skoku. Ja nie stoję tak często, nie stoję w ogóle w tej stajni, ale tutaj czasami bywam właśnie, więc wiem mniej więcej, gdzie co jest. Ale wszystkiego nie wiem. Idę zobaczyć, właśnie tu jest taka buda sędziowska, gdzie kiedyś były zawody, taki fun fact. Nawet na nie startowałam, na to jest teraz padok. No i właśnie... Boże, Marta nie wpadła, żeby tutaj schować. No więc właśnie to, dlatego wiem, że tutaj jest to. Tyle. Ale czy tutaj... O kurde. No. Tu chyba nic nie ma. Mogę wam drętnąć tylko. Czas start. Start na zawody. No Marta tu... A, jednak weszła tu. Patrzcie. Mamy szampon dla siwych koni. Efa. Ale chyba więcej rzeczy by tu nie schowała w jednym miejscu, mi się wydaje. Ja tu teraz odwrócę wam kamerę. Tutaj był ten szamponik. A, kurwa. Chyba nie ma. Zmęczyłam, ciężkie to. Mówiła, że tam gdzieś nie szła w głąb. No ciekawe, ale mamy pierwszą... Kurde. Halo. Mamy pierwszą zdobycz. Nice. Dobra, lecimy dalej. Nie wiem, czy jest sens tutaj iść na plac. W sumie pójdę, bo może... Może coś tutaj... Też Martulka nam... Zostawiłam. Marcie rzeczy, żeby było mi wygodniej. Pójdziemy między stajnią a halą. I w rynnie tutaj znalazłam. Następna rzecz. Także dobrze mi idzie. Myślę, tam dziewczyny łażą. Więc pójdziemy tam dalej, do Arona w tamtą stronę. Także trochę dużo będzie chodzenia, bo na dworze. Zobaczymy do beczki. Nic nie ma. Idę jeszcze na plac. Dobra. Przywitałam się jeszcze z pieskiem po drodze i idę dalej. Pomiędzy stajniami teraz. I idziemy sobie w kierunku przyczep. Bo tam też jest w sumie dużo rzeczy, żeby można było coś schować. O, proszę bardzo. Mamy jedną rzecz. Później Marta będzie musiała mi przetłumaczyć. O, i mamy kolejną. Później tu mamy sani krem z Overhorsa. Marta będzie musiała mi przetłumaczyć potem, do czego to służy, bo jest po niemiecku niestety napisane, więc ja nie zrozumiem. Kukniemy sobie jeszcze pod przyczepy. Jedną, drugą, trzecią. Ale myślę, że tu już chyba nic... O, jednak się myliłam. Dobra. Mamy kolejną. Do pyska można posmarować sobie z ochroną przeciw słońcu. Zrobimy sobie jeszcze tutaj obchód dookoła kolejnej. O! Mamy kolejną rzecz. Magic brusha. Proszę bardzo. Idziemy dalej. Idziemy sobie, kukniemy tutaj. W kamyczkach nic nie ma. Chociaż mówiła, że tutaj do padoków nie będzie szła raczej, więc nie powinno tutaj nic być. Ale przejdziemy się sprawdzić. Ostatnio tutaj w słomie też były różne rzeczy, więc kto wie, kto wie. Wejdziemy na padok, zobaczymy, czy pod tym nic nie ma wiaderkiem, ale nie. O, Aron tam biega. Posprawdzam wszystkie możliwe miejscówy. A jednak jest, dobra. Znalazłam
I mamy tutaj tą nową limitowaną odżywkę do grzywy i ogona z Efola, lawendową. Mam ją. Jest generalnie mega spoko. Dobra. Jestem aktualnie na placu. Przejdę się tak z grubsza, bo myślę, że Marcie się tu nie chciało wchodzić. Ale na wszelki wypadek posprawdzam, czy coś tu jest. Nie rzuciło mi się nic w oczy, więc chyba po prostu pójdę dalej. Najwyżej się wrócę. No dobra. Idziemy do następnej hali z Sianem. Żeby... O, patrzcie. Tutaj prawie. Huf, żel do kopyt z Efola. W sensie olej w żelu. Dobra. Już mi się w kieszeniach nie mieści. Tyle mam tu rzeczy. Tu nic nie ma w sianku. Tu jest w ogóle tak ciemno, że ja nie wiem, czy ona tu coś schowała, bo nic oczywiście nie widać. No ale nie powinno tu chyba nic być, chociaż znając możliwości Marty, kto wie. Podnosimy sobie te. Nic tu nie widzę. Przejdziemy sobie wokół jeszcze. O! Ale tu nic nie mam. O, znalazłam kolejną rzecz. Hufsoft krem z Efola też do kopytek, smarowania. Dobra, to idziemy dalej. Kukniemy sobie tu. Tu są tylko trociny, więc tu raczej nic nie będzie. Chyba, że zakopała w trocinach. Możliwości Marty są różne. Dobra, bo zboczyłam z trasy. Idziemy na halę. Tutaj nie ma co. Goni nas czas. No już tu jest właśnie Natala. No. Już tu jest, widzicie? No kurde, nie ma co. Nie ma co. A jeszcze tutaj przyjdę przez plac. Mamy tu takie kłody. Więc myślę, że mogła coś tam ukryć. No chyba się przeliczyłam znowu, bo nic nie ma. Także idziemy tam na stronę na padoki i jeszcze przejdę tutaj przez plac i zobaczę, czy coś jest. Dobra, jesteśmy na hali. Ja nie wiem, jak bardzo Marta tutaj popłynie z fantazją. Czy coś tutaj na przykład za bandą nie jest, ale raczej wątpię, żeby aż tak. Na chwilę tu na parkour do koni. I zobaczę, czy w tej budce czegoś nie ma. Ale nie ma. Chyba nie. Wejdę na wszelki wypadek. Zobaczyć. Ale niestety nic nie ma. Jest tylko Aaron. No trudno. Idziemy dalej. Ja nie wiem, co tu jest. Tu nic nie ma, Marta. Oszukujesz. O kur... Patrzcie, znalazłam dereczkę. Co? Nagroda. Główna nagroda, ja nie no. Co? Ale ja tam patrzyłam na tą bandę, to ja coś niewyraźnie. To jest taka banda, która wiesz, to jest taka oddzielona. Podchwytliwa, no, bo ja tu przeszłam wszystko dookoła. Kurde! No, myślałam, że będzie lipa, że to tylko szampon. To była najtrudniejsza kryjówka ogólnie. Tak? No. A się śmiałaś, że zaglądam za bandy. Specjalnie. A popłaciło. Sobie. Dobrze, że poszłam jeszcze raz. No kurde. Fajnie. No kurde, wiesz jak mi serce bije? Ja jestem w szoku po prostu, że tutaj takie rzeczy no. Potem wam pokażę, widzowie, co to jest. Hol zakupowy, z zająca. Z zająca Marty, co? No, jestem zając w czapce. Zając, pokój. Siedzi na schodach, zgret. Dobra, idę stąd. Chyba nic więcej tu nie ma. W takim razie. Tak mi się wydaje. One to tam już poznajdowały wszystko pewnie. Sobie wchodzimy do koniowozu. Ale... Niestety. Coś mi się wydaje, że nie będzie. Chociaż jeszcze idziemy tutaj.
zobaczyć. No niestety, nic nie ma, więc wracamy i idziemy dalej na zewnątrz. To ja nie wiem. W oborniku? Stąd chyba już wszystko pozabierałam, mi się wydaje, że już nic więcej nie widzę. Więc idziemy stąd. Na podokach Marta mówiła, że nie była. Więc no, ja też nie będę tam szła. Ale wejdziemy sobie jeszcze sprawdzić do karuzeli. Może w karuzeli coś skitrała. Wchodzimy na karuzel. Na karuzeli wątpię, żeby była, bo musiałaby ją przesuwać, więc raczej tu nic nie będzie. Wychodzimy. O, widzę, że Sandra znalazła dereczkę. Idą dziewczyny. O, Sandra ma derkę już. Także... Także chyba... No, derki już na pewno nie mamy. Ale szukamy dalej. Ona dobra jest w szukanie. Drugi smar. Kurde. O. Ona chyba udział w trochę. No właśnie, chciałam powiedzieć, że Sandra ma trochę trudniej, bo ona u nas na ośrodku praktycznie nie wie, gdzie są takie miejsca. Ja już mówiłam właśnie, że ja jestem tu z doskoku. Ja wiem, gdzie co jest mniej więcej, ale nie wszystko. Ładnie wyglądasz na tle tego gnoju. Ta dała podpowiedź. Więc tam idziemy. O! Na dużej hali. To idziemy na dużą halę. Uwaga! Nikogo tu nie. Mam teraz na dużej hali, więc idziemy. Tutaj. Idziemy tam, idziemy. Będziemy szybsze. Dobra, widzowie. Dobra, mały kantar. Tylko jeszcze muszę się dostać. No, także widzowie. Idziemy po kantar. Tu wisi. Może nie mam, ale za to mam bardzo ładny, błękitny kantar. Także na plac. Fajnie. Tak jak Marta mówiła, że coś tu jest, to przejdziemy się wokół placu i poszukamy. Może schowała coś pod tymi pachołkami. W sumie to by nie było głupie. Idziemy sprawdzić. O! Jest, pod pachołkami było. Też nie wiem co to. Więc Marta by musiała mi potem przetłumaczyć, żeby się dowiedzieć, co to jest. Dobra. Zdało się, idziemy tam, gdzie byłam przy sianie. Jest jeszcze jedna rzecz. A ja tam byłam. I nic nie znalazłam. Także nie wiem, czy ona na drabinę wchodziła, czy co. Ale nie ma. Jak dojdę, to będę się odzywać, czy coś znalazłam. Tak, już wszystko znalazłam, to co ja będę produkować. Tam. No właśnie, no to co? Ja powoli dochodzę, tu gdzie jest siano i muszę się skupić w 100%. Gdzie to może być? No bo kurczę, wydawało mi się, że tu nic nie ma, a się okazuje, że Marta gdzieś to schowała. Trochę mi ciężko z tym kantarem tutaj. No dobra, będziemy szukać. Zawsze jestem tutaj między sianami i coś mi się wydaje, że to... Chyba o to chodziło im. Także super. Znalazłam. Cieszę się bardzo, że widzowie... Myślę, że mogłam mieć delikatne ułatwienie, bo znam tu dużo kryjówek i takich przejść różnych. Więc delikatne ułatwienie, no trudno. No, bo to jest córka właściciela, to ona... No, dobra, dobra, tam. Ale no... Dobrze było. Wszystkie prezenty odnalezione. Tak, czy jesteś zadowolona z tego, co znalazłyście? Bardzo. Ja tak. Mimo, dobrze, że znalazłam tak, no? Tylko dwie rzeczy, to ja czuję ale się główną wygrałam. Nagrodę. No właśnie. Tak. Dobra, to by było na tyle dzisiejszego filmu. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Pa! Masz, możesz zakryć.